Okej, moi drodzy, a więc witam was w kolejnym filmie na moim kanale, a zarazem w czwartym odcinku z drugiej serii Minecraft. Dobra, moi drodzy, bo się troszeczkę też pozmieniało od poprzedniego odcinku. W ogóle była przerwa, ale to jakby już wracamy z odcinkami, chyba. Ale będą sobie odcinki raczej już ten, super będzie, bardziej, mocniej, co? Nieważne, odcinki będą chyba. I się zmieniło trochę, bo sobie oczywiście grałem w międzyczasie, tylko że nie nagrywałem, bo znowu grałem, jak nie mogłem nagrywać, akurat tak wyszło. I mam parę jakby, parę drobiazgów doszło mi parę. Nie no, trzy papugi mam, to jest pierwsze uno, co wam chciałem powiedzieć. Byłem sobie na biomie. Ciepsze tym przed samochodem. Wow, co? Aha. Aha, a, bo jak się stoi. Wow, co? Okej, okay, dobra, nieważne. Mam dwie papugi nowe, tu sobie jest jedna i tu sobie są dwie. Byłem na biomie dżunglowym po to, żeby sobie pozbierać parę rzeczy z dżungli, bo no wiadomo, będę tutaj robił wyspę tropikalną, no to też, wiecie, no, dżunglowe rzeczy się przydały, znaczy przydać muszą. Mam też, tak, bo miałem jeden jedwabny dotyk, o ile dobrze pamiętacie, za darmo dostałem tam za tego VIPa czy VIPa Plus, no i nałożyłem go sobie na kilofa, dlatego że mamy dwa gniazdy z pszczołami i często teoretycznie w jednym są trzy pszczoły, w drugim są dwie pszczoły. Mamy sadzonki tropikalne, dużo kwiatków i coś tu jeszcze wziąłem chyba. No trochę tropikalnego pnia mam, ale to chyba tyle od poprzedniego odcinka? Chyba tyle, nic więcej, tak mi się wydaje. Kurde, nie pamiętam. No chyba tyle. Aha, trochę rozrosłem tylko i też trochę bardziej urosły te zwisające te. Kieczoplons. No te, jak to się nazywa? Daj mi to. Lamentrolosil. Lamentorośl. O, dobra. Jezus Maria, gorszej nazwy normalnie nie mogli wymyśleć. Już myślałem, że to źle postawiłem, dobra. Dzisiaj tak, zajmiemy się, na pewno chciałem sobie pozbierać troszeczkę drewna, ale konkretnie drewna nie tak, że będziemy cały dzień teraz czas kopali. Dzień? Tylko i wyłącznie, kurde, mogę wziąć tutaj świeczkę jedną, ukraść? A więc konkretnie chodzi mi o drzewa akacjowe. Sorry, w lewym górnym rogu tam był zbugowany licznik FPS-u, bo miałem jeszcze z NVIDII włączony, zapomniałem go wyłączyć. Tak, chodzi mi o drzewa tropikalne, znaczy tropikalne, boże, no akacje. I chodzi mi o sadzonki z akacji, proszę bardzo, może sobie tutaj pozbieram, jak coś spadnie. Zostawię tu jedną świeczkę, żeby pamiętać. A jeśli pozbieramy trochę, no to właśnie na cel jakby budowy wyspy potrzebuję, nie? Tu widzę, w ogóle latająca trawa jest. Tak, powiem wam, że film miał się pojawić wczoraj, jak to oglądacie. A dla mnie dzisiaj jak to nagrywam. To już chyba standard, ja nagrywam jeden dzień do przodu, nieważne. Tylko tyle, że jakby, bo ja nagrywam tak, no jeden dzień do przodu, tylko właśnie po to, żeby jakby, no kiedyś, no jak przez jakiś czas nagrywałem w ten sposób, że jakby powiedzmy, nie wiem, taki przykład podajmy sobie, żeby było prościej, na przykład nie wiem, była środa i nagrywałem w środę rano na przykład. Tylko tyle, że jeżeli doszedł teraz trochę montaż bardziej i chcę go kontynuować, pomimo tego, że mam szkołę i trochę będzie ciężej z tym montażem, ale się postaram coś wykombinować, bo on strasznie dużo czasu zajmuje, ale nabiorę wprawy i będzie git. To też muszę nagrobić tak, żeby nagrywać sobie poprzedniego dnia, tak, żeby mieć czas. No i problem był taki, że kurde, tak dla wyjaśnienia, w środę, tak, wczoraj dla mnie, strasznie mi na przykład głowa, znaczy dosłownie umierałem z bólu głowy, także nie byłem w stanie wam niestety tego nagrać i to przez co się, po prostu wczoraj autentycznie na przykład umierałem z bólu głowy, no i to też był taki powód, no nie byłem w stanie wam tego nagrać, to znaczy nawet jakbym coś nagrał, to byłoby to, no nie, także dlatego niestety filmu wczoraj nie było, ale jest dzisiaj. Ej, klatkę mi ukradł, boż ty kurde, nie, siekierkę, o kurde, dużo ich, też, buty ma, O kurde, za blisko podchodzą. No dawaj, tu dawaj, tylko bez tego szkieleta bym poprosił. O kurde. Super, oberwał i prawie nie żyje. O, super, dobra. No niestety takie powody, jakby, w sensie takie rzeczy też mnie zatrzymują od nagrywania, no bo no kurde, nie będę się męczył, nie? Poza tym i tak, no jakbym nawet coś nagrał, to ten film byłby tak bez, nie do obejrzenia, że to szok. Tak poza tym to też was przepraszam za ten odcinek, który ja mówiłem, Silly Skynet ostatni, w którym zresztą powiedziałem, że to już naprawiłem i przepraszam i tak dalej, ale jestem strasznie na siebie zły, że zepsułem audio, znaczy zepsułem sobie mikrofon, tak jakby, w tamtym odcinku, to strasznie mnie, ale już jest git, zresztą prawdopodobnie jak słyszycie, no znaczy no jest okej. Okay. Chciałem tylko, znaczy, bo to było tak, że ja już od jakiegoś czasu zauważyłem, że na filmach, nie wiem czy wam to przeszkadza czy nie, ale mi to przeszkadzało osobiście, że generalnie troszeczkę
jak wymawiam, czego nie chcę teraz robić, ale jak wymawiam sy albo si czy szy, to ono jest bardzo takie no nieprzyjemne do słuchania. I chciałem to poprawić. Zrobiłem tak, że finalnie to zepsułem jeszcze bardziej niż było. No chciałem dobrze, wyszło jak zwykle, nie wiecie o co chodzi. Dobra, jeszcze sobie chwilkę tutaj poczekam na sezonki, ale dalszy plan na odcinek jest taki, że teraz polecimy sobie do Netheru wziąć te tylko że niebieskie, one rosną od dołu, tak żeby to ładnie wyglądało. I generalnie mam taki plan, żeby dzisiaj się, bo jakby dalej nie mam za bardzo pomysłu na domek, ale plan na dzisiejszy odcinek jest taki, że bardziej zajmę się górą wyspy, tak jakby, że tam sobie ogarniemy i tak dalej. I ewentualnie może delikatnie jeszcze poprawimy sobie ten kanion na dole, zresztą to co robiliśmy w poprzednim odcinku. Mam nadzieję, że mi się uda z tym wyrobić i jakby postaram się, a to może powiem. Przez tą przerwę świąteczną kompletnie zmieniłem swój, może nie tyle co format nagrywania, ale kompletnie zmieniłem swój sposób nagrywania. Jest totalnie inaczej i jakby wcześniej nagrywałem mniej więcej w ten sposób, że nagrywałem sobie jakieś, powiedzmy, nie wiem, tam pół godziny, 40 minut materiału, nie? I z tego wychodziły takie i tak za długie odcinki. Teraz wygląda to tak, że nagrywam sobie materiał tak z godzinkę, z dwie i z tego dopiero tnę materiał na film, który trwa mniej więcej pół godziny. Później go jeszcze muszę zmontować i plus do tego później jeszcze muszę dołożyć muzykę. To nie jest jakimś wielkim problemem, ale no, żeby ona jakoś tam w miarę pasowała, chociaż tak i tak czasem mi się nie udaje. Czasem jest w ogóle tak, że jak montuję film, jakby kiedyś może nie pasowała muzyka w jakimś filmie, w jakimś momencie to się, to się może wydarzyć, bo często jest tak, że po prostu już zmontuję film i trochę goni mnie czas, żeby go wstawić jakoś w miarę sensownej godzinie. Jest tak, że po prostu no tą muzykę, no to już tak wstawiam, bo o, ta mi się podoba i jest. Także tak się może zdarzyć, ale mówię, to też o tyle zmieniło u mnie, że no teraz nagrywam sobie takie dłuższe materiały i bardziej montuję. Po prostu plan jest dzisiaj taki, że nagram sobie materiału tak do 40 do 50 minut i z tego zmontuję coś sensownego, bo no kurde, no nie mam czasu już tak dużo. Ale jakieś może poweekendowe filmy, no bo wiadomo, tak to jest jakby w sobotę się nie pojawi taki lepszy film, no bo nagrywam go w piątek, a nie w sobotę. Musiałbym wstać w sobotę o rano, a nie po 10, to zazwyczaj wstaję po 10 w weekend, także to się jakby wyklucza, nie? A, wiem co się jeszcze zmieniło, ale to pewnie już zauważyliście. Owieczkę sobie jedną przeprowadziłem na wyspę, tam jest jedna, dwie są chyba teraz. Żeby one mogły się rozmnażać, nie? Krówki sobie będą przeprowadzić i świnki, stąd to wiadomo. W ogóle sama tu widzę, że jakiś inny domek kombinuje. No zobaczymy co mu z tego wyjdzie. I jest świnka w... chciałem pani zadać parę pytań. Aha, dobra, okej, nie będziemy rozmawiać. Dobra, tak powiem szczerze, że mam dzisiaj dobry humor, także jakby były jakieś głupie rzeczy to na filmie, to się jakoś nie dziwcie. Dobra, to odkładamy sobie do skrzynek te rzeczy, które mam i będziemy sobie lecieli do Netheru, o którym przed chwilą zresztą mówiłem. Już mam w ogóle taki syf w tych skrzynkach i nie mam miejsca. Mam tak tych skrzynek na filmu nie pokazuję, bo tnę, jak to wkładam do tych skrzynek, a to jest masakra, tylko ta jest jakaś tak w miarę, że to ułożyć później to będzie masakra. Dobra, wpisujemy sobie / Nether. Proszę bardzo. I lecimy do Netheru. O kurde. Co tu się stało, że tak jasno mam? No dobra, niestety tą podróż w Netherze będziemy musieli spędzić bez shaderu, bo się zepsuły, nie wiem dlaczego. A nie, czekaj, bez sensu, gdzieś ja miałem / home. Czemu ja wpisałem? Oj. Ja miałem jakieś wyspy, wioska, nie, zrobiłem sobie serio home'a na... A ja miałem jakiegoś home'a, a dobra, okej, okay. W sumie nie mam co, tutaj już jest to. I tak, chcę sobie pozbierać to, takie grzybki, jak to się nazywa? Spaczone korzenie, no to dokładnie to chcę pozbierać. I te takie rosnące do góry, co się też chcę, i to chcę pozbierać. No ale tak może jeszcze napomknę tak a propos tego mojego mikrofonu, ja generalnie strasznie jestem zadowolony z jakości, co to? Generalnie jestem bardzo zadowolony z jakości audio na moich filmach, tylko właśnie ten mały problem był taki, znaczy no dalej jest, że delikatnie mi przeszkadza to, że troszeczkę nie jest taki jakbym chciał, ale trochę ciężko jest to zmienić, w sensie no co najwyżej może być raczej gorzej i dużo razy już próbowałem sobie ślepić. Co to jest w ogóle? Co tu? Aha, jakbyś ktoś sobie szedł i sobie robił słupki, ale bez sensu. Ja w ogóle nie wiem czy się nie przestawię, bo normalnie gram w Minecrafta na no, standardowym launcherze Minecrafta, nie? Ale wiem, że są na przykład taki Lunar jest, powiedzmy, to jako przykład podam i no nie wiem czy się nie przełożę, bo chociażby mapa, która działa i się nie baguje, czy jakieś tam inne śmieszne rzeczy, no nie wiem, na przykład FPS-y też działają, znaczy w sensie pokazane są trochę lepiej niż te standardowe Minecraftowo. A mogłem kurde wziąć tego, Silk Toucha i ej, dobra, zrobię tak, idę po Silk Toucha i sobie pozbieram trochę tej gleby takiej fajnej. Dobra, i teraz, bo to się chyba Silk Touchem zbiera, tak? Ta, dobra. Okej, okay, nawet idzie sobie fajnie, bo to się kamień, kilofem akurat zbiera. Trochę smuci mnie
nie to, że nie mam na tym kilofie żadnego niezniszczalności ani nic, ale wodny dotyk nie jest jakiś taki bardzo ciężki do zdobycia. Zresztą biedny też nie jestem dobrze. Dobra, wezmę sobie stack tego i stack tego niebieskiego, później jak tylko znajdę i będzie git. No, długo szukać nie musiałem, tu dużo obok było, tam jest ten biom niebczerwony. I te o to mi chodziło, tylko jak to się nazywa teraz w takim razie to niebieskie? Krętoroślo, o, no to nazwa jest jakaś taka bardziej sensowna już przynajmniej. Nie wiem, czy zbijanie tego od góry nie ma większego sensu? Chyba ma. No, to właśnie dokładnie to chcę wziąć. Ładne to jest, bardzo mi się podoba, to kolorek ma taki piękny. Jeszcze sobie tych grzybków też pozbieram, takich śmiesznych, bo one też dodają trochę klimaciku, nie? I te czerwone, i te niebieskie, proszę bardzo. O, i na przykład tą trawkę jeszcze, a jej się nie da zebrać, okej. No może ją się nożycami da zebrać. A sprawdźmy. Dobra, muszę przyznać, mam małe problemy ze wzrokiem, nie zauważyłem, że mam nożyce na pierwszym miejscu. O, i da się, na pierwszym miejscu w eku. Dobra, to fajnie, bo ta trawka też jest ładna, to ją się ładnie też wykorzysta. Ej, to będzie kurwa w ogóle prosta walka przecież z nim teraz. Cześć! O kurde. Aha. A już! Wow, osiągnięcie jeszcze dostałem. Bo go strzeliłem kulką. O, i mam sobie tą. To osiągnięcie było niesamowicie głośne. Dobra, myślę, że mi starczy trochę tego. To też jeszcze urośnie bardzo mocno. Chociaż dobra, pozbieram sobie jeszcze trochę, bo będę znowu czekał, aż to wzrośnie, aż to urośnie, aż to się ten. No tak pozbieram od razu, będę miał i nie będą się oczekać. Dobra, tyle tobie już na pewno styknie. I teraz jeszcze może tego czerwonego bym pozbierał, bo to też mi rośnie tak wolno. A, dobra, jeszcze wiem, czego nie zebrałem. Muszę trochę ty bardziej jeszcze. Jak to się nazywasz? Karłatny nylinium. Nylium. Nylium też nazwa. A to jest jakie? Nylium, pewnie też nylium będzie, ale spaczone, no tak, bo to jest spaczony las. Dobra, myślę, że też tego stack mi wystarczy, więc już można ładnie zrobić. W ogóle tak chyba wyjdzie na to, że zrobię mocno netherowy sposób te wszystkie spaczone rzeczy, chociaż bardziej miałem pomysł taki, żeby po prostu wykorzystać to w zwykłej jaskini, ale kurde, taka niebieska gleba, no strasznie ładna, czy ta czerwona. Myślę, że po prostu przeniosę trochę netheru do świata, no to też w sumie nie będzie takie głupie, chyba tak mi się wydaje. O, już za dużo. Dobra, styknie. No to w takim razie możemy wracać na świat normalny i zająć się tym, czym miałem się tak naprawdę zająć w dzisiejszym odcinku, także robieniem wyspy. Jezu, jakie wysokie drzewo. Jest też bodajże też coś takiego, że jeżeli z tych grzybków, jakie postawię na tej odpowiedniej glebie, czy się na tym, to bodajże to też działa tak, że będę mógł chyba wyrosnąć te drzewka tak jakby, ale nie jestem pewien, czy to tak działa. Chyba to tak działa. Te grzybki to jakby, znaczy w sensie te drzewka to są jakby grzybki, a te grzybki drzew, no, tak póki jeszcze jesteśmy bez shaderów, to chciałbym sobie pozbierać trochę tych, proszę bardzo, o, rzeczy ładnych takich, bo to też sobie użyję pod wodę, nie? Bo to też bardzo ładnie wygląda. A muszę to zbierać. W ogóle delfinki pływają, to jest strasznie słodkie. Problem rybek tropikalnych, znaczy w ogóle rozpienia się rybek na tym serwerze jest taki, że to chyba, także tak mi się wydaje, że ograniczenie ilości zwierząt na chunk psuje w ogóle jakby pojawianie się zwierząt. Takie mam przynajmniej wrażenie, ale czy to faktycznie to na to tak wpływa, to nie jestem pewien. Albo po prostu jest bardzo mocno ograniczone pojawianie się tropikalnych rybek, może być i tak. Dobra, odlecę sobie na drugą i koniec tej rafy, ponieważ takie jest olbrzymie, ale odbierzę sobie na drugi koniec tej rafy i sobie tutaj pozbieram troszeczkę jej, albo przynajmniej tych ładnych rzeczy. Czy to też trzeba tym nożyczkami? Nie, a silktaczem na przykład? Tak, silktaczem. No dobra, jak na razie tyle powinno starczyć, na przykład przynajmniej na to, co chcę jak na razie zrobić, później sobie oczywiście tego pozbieram więcej, jak będę potrzebował. No kurde, no przecież teraz to ta gra, to inna gra, no. Dobra, dużo rzeczy znowu mam w eku i znowu nie będę miał na to miejsca. Miałem się zająć dzisiaj raczej bo głównie górą. Oczywiście że znowu musi być kurde noc i będę mnie wszystko biło zaraz. Szkielety! Dobra, okej. Czyli tak, teraz w takim razie wychodzi na to, że te owieczki zjedają więcej tej trawy niż ona rośnie. To nie za dobrze. Dobra, więc teraz w towarzystwie bardzo złych i niedobrych. Dobra, chodźcie tu pieski, bo mnie... Zaczyna mnie to już irytować, a wy byście się tu bardzo ładnie nadały. Chodź ty i ty. No. Jeszcze ty. I one mi pomogą trochę tam na górze chociażby ze szkieletami, bo akurat szkielety to one same biją. O, tutaj na przykład. Chodźcie tu pieski, no. Jeszcze tylko to sobie zabijcie i będziesz w ogóle super, okej? Okay? Dzięki. Teraz mogę grać. Proszę bardzo, tutaj sobie pieski wejdą, niech sobie pobiją to wszystko elegancko. Cyk, cyk. No i kurde, razu życie staje się piękniejsze. Dobra. Coś jeszcze tutaj chcę dostać w pierdziel, czy już nic? Dobra, super. W takim razie teraz mogę na spokojnie zająć się robieniem tego, co miałem robić. Czyli, pierwsze co chciałem zrobić, to spłaszczyć tą wyspę jeszcze bardziej, to znaczy... Chciałbym, żeby ona miała tej płaskiej, takiej jednopoziomowej plaży więcej, żeby ona była taka, no, no, plastrza,
Bo to ładniej wygląda, w sensie, no, takie niziutkie wyspy, tak, na podstawie tego, co tam są te dwie inne wyspy, taka niziutka wyspa według mnie wygląda dużo, dużo bardziej tak fajnie, w takim klimacie jest tropikalnym, taka, wiesz, jedna samotna wyspa, nic tu nie ma, ładnie, to mi się podoba, duża plaża będzie taka po prostu, jedna mała, płaska, małostopniowa, znaczy w sensie, no, że niska, że małostopniowa, małopoziomowa. Też w ogóle jestem bardzo zadowolony, że w końcu z Cities Skylines się ogląda tak w miarę na tyle, co Minecraft, bo cały czas ten Minecraft pozostał taki bardziej popularny na moim kanale, nie na mojej serii, chciałem powiedzieć. I jakby cieszę się, bo jakby Cities Skylines jest bardzo fajne. Zauważyłem też, że większą taką... O, delfinek tam skoczył, tylko że ledwie go widziałem. Trochę Cities Skylines tworzy taką bardziej społeczność na moim kanale, tak zauważyłem przynajmniej. A Minecraft jest taki bardziej... No, na Minecrafcie to większość społeczności, która jest, to jest społeczność typu fajnie tam robisz, subik i łapka i wbij na mój kanał, nie? Możesz zrobić to samo, co ja zrobiłem u ciebie. Super. Dzięki za... nie wiem, czy to jest w formie rozkazu, czy to jest w formie... Nie wiem. Czy to mamy wołać na przykład u mnie jakąś presję, nie wiem, że kurde, no, suba i łapkę mi dał, no to... No co, hamem byłoby trzeba być, żeby mu też nie dać, nie? To idę. Bez sensu, nie lubię takich osób, strasznie nie lubię. Ale bardzo grzecznie i uprzejmie mi to wiadą, bo... To też wiecie, agresji nie ma co za dużo używać, ani tam... Też takich osób nam na przykład blokować komentowania nie chcę, bo wiem, że... Wiecie, no poreklamują, ale może suma summarum kiedyś jakiś fajny komentarz będą chcieli napisać i nie będą mogli, bo... Ludzie się zmieniają, nie wiecie. Zawsze każdy potrzebuje drugiej szansy. Tu widzę, że akurat chyba tego już tutaj usuwać nie powinienem. Niektórzy nawet potrzebują ze 4 dwie szansy, nie? Wiecie jak jest. O, piesio się znowu wytrzymał, jakie to jest fajne. W ogóle nie wiem, czy ktoś zauważył, nie, na pewno ktoś zauważył, ale w ostatnim chyba to było odcinku z Minecrafta, specjalnie jeszcze na końcu zostawiłem tą animację, jak się piesek z wody wytrzymywa. W ogóle zauważyłem, że bardzo fajnie, że tak zacząłem sobie montować, bo zaczyna mi się to podobać. Jakby te odcinki mają więcej takiego, bardziej oddają mój zamysł na to, jakby w sensie, no tak bardziej więcej mniej jest w tych odcinkach niż mniej niż gry, nie? I to mi się bardzo podoba, bardzo, bardzo się cieszę, a jakby samo montowanie sprawia mi przyjemność, zajmuje dużo czasu, ale to jakby akurat czasem to jakiegoś większego problemu nie mam, także no, to jest strasznie przyjemne. Widzicie, no i problem jest tylko też takiego montowania odcinków dużego, że na przykład tak jak kiedyś nagrywałem, to cały czas mówiłem, cały czas nadawałem, no to teraz na przykład więcej mówię, cały czas nadawałem, cały czas mówiłem, cały czas jakby tych cięć było mniej, a teraz na przykład już mam minut nagrania 40 i no widzicie ile jest odcinka, nie? Wiecie, mogę robić takie odcinki, pewnie nie wiem, tak zgaduję, strzelam. Jest filmu jakieś z 15 do 20 minut. Mogę robić takie odcinki, tylko że no nic się w tym filmie jeszcze nie wydarzyło. Co ja mam napisać w tytule tego filmu? Idziemy do Netheru po te pokrętorośla? No bez sensu film, no jakby głupie, no nie ma... Chcę coś zrobić, poza tym, no kurde, no przecież też nie będę, nawet jeżeli bym zrobił taki film, no to też przecież nie chcę robić takiego filmu, gdzie nic nie robię, no. Czyli tak i tak, wydaje mi się, że na filmach robię dosyć mało, bo tak się tak naprawdę, żeby zrobić coś fajnego w Minecraftie, no to trzeba posiedzieć chwilę. Ale, o, ktoś sobie kupił włosy z Brodem Merlina, super. Wydaje mi się, że i tak, jakby tego typu rzeczy, właśnie, bo w ogóle, to też, nie mówiłem chyba na odcinku, 50 subskrypcji mam, uhuu! Jej, nie wiem, w sensie nie wiem, czy powinno to dla mnie coś większego oznaczać. Znaczy, no spokojnie, cieszę się, to nie mówię, że nie. Ale no... A, w ogóle, jeżeli ktoś by gra na tym serwerze i chciałby zagrać sobie na 1.8.1.9 i wie, że serwery nie działają, to tu macie komunikat, że... no tu macie w piątek, tak? 9.4.2021 godziny 18, czyli dzisiaj dla was. Proszę brać podprawkę na poślizg, no i widzicie, 1.8.1.9. I będzie happy hour o 18 i o... No tak samo jak było tutaj zresztą na tych serwerach innych wszystkich. O 18 i o 11... No sorry, ale żeś mi się natknął. O 18 i o 11 będziecie mieli... Ja mam im może kostki dam? No widzę, że one tak mają tak pół życia. Czy kostkami wasz ter... A nie, ja kostkami ich nie mogę. Kurde, no to mogę tylko zrobić tak, żeby się pomnożyły. Dobra, to... Znaczy pomnożyły. Będę musiał zrobić tak, że po prostu je gdzieś tam pozamykam w osobnych miejscach i nakarmię. Aj, może usiądźcie jednak. W sensie teraz jest dzień, to możecie posiedzieć. Aha, ja... Tak, o happy hour mówiłem, tak, że macie tutaj, nie? Że to macie ten happy hour razy 5 na start tej edycji. Ale mówiłem jeszcze też o subskrypcjach, nie? I jakby cieszę się
oczywiście z tego, że mam te 50 subskrypcji, nie, ale to jakby nie znaczy za wiele. Znaczy w ogóle subskrypcje teraz nie znaczą za wiele. Bardziej liczą się wyświetlenia, z których tym bardziej się cieszę, bo są też bardzo dobre jak na ostatni czas. W sensie no są dla mnie... Może nie tyle co rekordowe, no bo mam tam powiedzmy film, który ma 90 czy ma 60, no ale to jest tak, że wiecie, po czasie, nie? Ale teraz jest tak, że mój film ma 30 wyświetleń, tak no po, nie wiem, po 24 godzinach powiedzmy, nie? Także dla mnie to jest no naprawdę kurde fajnie i bardzo się z tego cieszę. I bardzo wam wszystkim tu dziękuję, co teraz ten film oglądacie i słuchacie mojego pierdzielenia. No, mniejsza. Powiem wam, że w ogóle z Minecraftem teraz mam taki problem, że na przykład powiedzmy muszę teraz zbudować ten domek, nie? I cholera, nie mam pomysłu na niego. Muszę coś wykombinować, bo autentycznie nie wiem, co chcę zrobić, jaki chcę ten domek zbudować. Autentycznie, nie mam żadnego pojęcia. Wiem, jakim klimacie chcę i mam jakby zamysł w głowie, ale jak go zbudować tak, w sensie, że tam w tym klimacie i tak dalej. No nie wiem, ale coś wykombinuję ewentualnie może, bo na pewno nie będę budował niczego z internetu, to na pewno, to nie. Ale ewentualnie może sobie pooglądam jakieś filmy na YouTubie, może coś mnie tam zainspiruje, w jaki tam styl pójść, czy może... jakiego materiału użyć, czy cokolwiek. No, a właśnie Cities Skylines na przykład, to jest o tyle wygodne, że tam jakby no cały czas się coś dzieje, cały czas coś trzeba zrobić. W ogóle, aj no, bo ten poprzedni odcinek naprawdę był dobry i jakby dobrze się przy nim bawiłem, jak go nagrywałem i tam fajne rzeczy zrobiłem, tylko że kurde go zepsuł, no i on tak... Jeszcze zmontowałem go tak trochę od niechcenia, bo akurat... O kurde, widzieliście to? Wow! Co się dzieje? Ona nie może odpłynąć, ona się zbugowała w tym jednym miejscu, chyba tak. Jeszcze go tak trochę zmontowałem od niechcenia, bo nie miałem za bardzo wtedy czasu i go tak kompletnie zepsułem. No i on jest taki... no nie wiem, no trochę mi się on... A, w ogóle to po radzie Samara, który zresztą jest moim, można by rzec kanałowym, to może źle brzmi, no ale grafikiem na kanale. Najprawdopodobniej delikatnie zmienię i chyba już się trochę też zmienił wygląd miniaturek. Pewnie już na tej miniaturce trochę to inaczej wygląda. Chociaż przynajmniej to na przykład ten numer odcinka będzie prawdopodobnie biały, albo no to coś takiego zrobię, bo to jakby na razie to widzicie teraz już na miniaturce, ale problem jest taki, że te napisy niektóre były mało czytelne i bardziej będą się pójść w to, żeby te miniaturki były w stylu takim, że będzie napis biały, a obwódka będzie no ciemna, nie? No się też będzie niebieska, tylko taka właśnie ciemniejsza. To bodajże na poprzednim chyba na Cities Skylines bodajże. Ta miniaturka już była mniej więcej tak zrobiona, jak będzie wyglądało, no i tak też w Minecrafcie będzie, że ta czcionka z numeru odcinka jest też już biała, nie? No przynajmniej taki jest zamysł, a jak to faktycznie wyszło, to możecie zweryfikować teraz oglądając miniaturkę. Jakby się komuś chciało. Dobra, muszę zrobić następną łopatę i będziemy dalej kopalni. Ale widzicie, teraz ta wyspa dostaje do takiego ładniejszego klimatu, delikatniejszego. Może ewentualnie trochę to podniosę, ale to już tak będę mógł sobie to ładniej zrobić, nie? To na przykład to już zostawię. I tutaj sobie też to jeszcze wygładzę. No chcę, żeby ona była jednak bardziej gładka. Może ja sobie zrobię osobną skrzynię na piasek i ziemię? Następną? A, bo ona się tu... O kurczem. Nie umrzesz? Czy umrzesz? O, i teraz. Aha, uwolniłem ją. Dobra, ale trochę prawie zabiłem. Psy na wolności będą teraz, zaraz. Hops, hops, hops. I chodźcie do mnie. O, uwolniłem wszystkie trzy? O kurde. Czy one się tam biją teraz? Czekaj. Ajajajajaj, one tam mogą tak oberwać teraz, ale dobra, chyba przeżyją. Chyba żyją. O kurde. O, jest jeszcze jeden pies. A, tutaj jest, dobra. Creepery, to jest... A! Nie! Okej, okay. Żyją? Uff. Boże święty. Jak w ogóle, to nie wiem, czy kogokolwiek to obchodzi na odcinku z Minecrafta, nieważne. Tak w ogóle też mówienie o Cities Skylines wydaje mi się trochę dziwne na odcinka z Minecrafta, ale mniejsze zabicie go. Ale zauważyłem, że... O, cześć. Szybko wam poszło. Nie... Wow. Aha, ziemia. Wydaje mi się, że to jest trochę mówienie o Cities Skylines na przykład na odcinkach z Minecrafta jest trochę takie bez sensu, bo wydaje mi się, że duża część osób nie oglądających Minecrafta nie ogląda Cities Skylines, ale mniejsze. Wszystko mój kanał jest na moim kanale, wszystko razem, to mogę z tym mówić, nie? Nie nagrywałem długo. Poza tym też, tak jak mówiłem, podczas Minecrafta mogę sobie bardziej luźno mówić, bo to jest luźniejszy format, hej. Nie było dawno tego, w serii fabularnej żadnej odcinka, nic. Także chyba będzie trzeba to zmienić, ale w ogóle napiszcie, czy w ogóle chcecie odcinek z serii popularnej. To znaczy, to kurde, nie wiem.
Może w ogóle nie będę nagrywał, może się wycofam z serii fabularnych, bo to nie wiem, czy ma jakiś większy sens, bo jeżeli to ma złapać, wiecie, nie wiem, 9 wyświetleń, no to hej, bez sensu tak naprawdę marnować czas. Mogę swój czas poświęcić na nagranie City Scania jeszcze Minecrafta, tak jak teraz, a nie będę się męczył na tych seriach fabularnych, nie? Na serii fabularnej tylko to jest jeszcze o tyle dobrze, że nie muszę montować tam, nie muszę za bardzo montować, nie muszę muzyki podkładać i tak dalej, w ogóle montażu nie robię podczas serii fabularnej. Także no to jest mniej czasu muszę poświęcać na taki odcinek, nie? Ale no nie wiem, czy w ogóle jest sens cokolwiek, jakikolwiek czas na niego poświęcać. Dobra, a więc tak, tutaj będziemy mieli sobie taką większą plażę, na której będą sobie różne takie śmieszne rzeczy, tak? Tutaj będziemy sobie, nie wiem, czy na przykład nie dodać trochę ziemi, na przykład po tej stronie dodam trochę ziemi, powiedzmy tak, żeby jakby zrobić większy taki obszar, ten stricte dżunglowy, czyli stricte taki, wiecie, z drzewami zapełniony mocno i tak dalej, nie? Bo też tą plażę jeszcze będzie trochę wyrównać, nie wiem, czy trochę tego poza odcinkiem nie zrobię. Chciałbym się w następnym odcinku zająć już budową domku, albo chociaż zaczęciem budowania domku. Może na przykład poza odcinkami jeszcze gdzieś tam sobie trochę wyrównam ten teren delikatnie. To miałem zrobić, że są na tym odcinku. Trochę to nie ma sensu, ale nieważne. Może delikatnie to jeszcze dorównam i tak dalej. A na następnym odcinku zajmiemy się już budową domu, co będzie dużo ciekawsze. Jak na razie wszystkie te odcinki z Minecrafta są takie średnio ciekawe, bo za bardzo nic się nie dzieje. Ale no może właśnie następne odcinki będą ciekawsze, bo będziemy budowali domek. To nie wiem, czy to jest ciekawsze, ale może kogoś to będzie bardziej interesowało. To chyba ten odcinek będę już kończył. No. Następny odcinek prawdopodobnie, no, jakieś 90%, bo nie wiem, czy zauważyliście, ale teraz nagrywam sobie tak w kratkę, nie? W sensie, że jest odcinek City Skylines i Minecraft i tak na zmianę. I chyba przy tym zostanę, bo to mi się tak dobrze nagrywa, w sensie ani jedna gra, ani długa gra się mi za bardzo nie nudzi, bo sobie to przeplatam, tak, to jest wszystko fajnie zgrane i mi się to dobrze nagrywa, dobrze się z tym czuję. Także najprawdopodobniej następny odcinek będzie City Skylines, a co będziemy tam robili, to nie, znaczy nie wiem, czy w ogóle kogokolwiek oglądającego Minecrafta to obchodzi, nieważne, będzie City Skylines, Minecraft za 2 dni. Czyli prawdopodobnie Minecraft pojawi się w sobotę. Tak szczerze mówiąc, patrząc na to, co dzisiaj zrobimy, jestem super dumny z tego odcinka normalnie, nawet, kurde, nie wiem, jak go nazwać. A więc co? Do zobaczenia w kolejnym filmie.